którego ja się nie mieszczę. Skoro jesteś wyższy. Bo sporo testów nagrywamy w ziemię, wtedy człowiek jest. A, no to tak. To wszystko jasne. No właśnie, słuchajcie, nie muszę chyba panów przedstawiać, prawda? Mamy Zachara, mamy Kickstera. Może panowie, dwa słowa jeszcze. Wątpię, żeby była tutaj osoba, która was nie zna, ale Zachara, jeżeli mógłbyś dwa, trzy zdania na swój temat powiedzieć. Czym się zajmujesz? Zajmuję się od 20 lat praktycznie tym samym projektem. Jest to portal autocentrum.pl. Zacząłem to robić w 99 roku. W 2000 wystartował portal i w zasadzie przez 10 lat robiłem ten portal gdzieś tam siedząc przy komputerze kompletnie anonimowo. 5 lat albo 6 lat temu zacząłem testować samochody, a od może około 5. Chciałbym było dobrze policzyć. Robię to w formie wideo, co właściwie sprawiło, że stałem się troszkę bardziej rozpoznawalny niż wtedy, kiedy siedziałem w tym przypadku. Tylko troszkę. No i tak to mniej więcej działa, czyli zajmuję się na dobrą sprawę dwiema rzeczami naraz. Jeden to prowadzenie portalu, a drugie to prowadzenie YouTube'a. I tutaj też trzeba podzielić, bo jest kanał oficjalny Autocentrum. No i w tym momencie potrzebowałem kanału, w którym mogę mówić troszkę więcej, albo troszkę mniej, albo troszkę inaczej, niekoniecznie pod wielkim brandem Autocentrum, tylko nie ograniczony tymi, powiedzmy, firmowymi regułami. I stąd się pojawił drugi kanał Autocentrum. Zachara. Okej. Sebastianie, bo tak masz na imię. Kickster, tak. Sebastian. Jak to połączyć? Sebastian Kickster, w sumie bardziej chyba jako Kickster jestem znany, ale często się też śmieję z własnego imienia. Sebik typowy, Sebastian, to też mogę jakby mówić szerzej o tym imieniu. Ja nie mam co prawda takiego doświadczenia jak kolega, bo nie zacząłem 20 lat temu, tylko 3 raptem. No i to przez te 3 lata musiałem nadgonić to, co bardziej doświadczeni. Zrobiłeś to bardzo skutecznie, muszę przyznać. Czy to dobrze, czy to źle, no nie mi już to oceniać. Ja jestem bardzo zadowolony, że znajduję się tu, gdzie jestem, bo to mi pozwoliło nawet siedzieć tutaj, tak, z wami i tutaj przed taką szeroką publicznością mówić. I to dla mnie jest mega miłe, bo tam widzę, jedna koleżanka ma moją koszulkę ubraną, to doceniam. Tutaj widzę też chłopaka, który ma, kiedy motoznawcę chyba też ma taką koszulkę, widziałem. Także mega doceniam. Kto w ogóle z was mnie słuchuje? Super, to jest świetna sprawa. Świetna sprawa i no mówię, ja jestem bardzo szczęśliwy, że w 3 lata udało mi się osiągnąć taki sukces, bo no, trzeba to tak nazwać, że to jest sukces. Miałem dużo szczęścia no i cieszę się z tego po prostu. Ale chyba nie tylko samo szczęście, no jaka jest ta recepta? Miałeś na pewno jakiś pomysł, usiadłeś pewnego dnia i pomyślałeś, nie wiem, zróbmy show albo pójdę tą konkretną drogą. Wiesz co, myślę, że po prostu trzeba być sobą. Jeżeli ludzie cię polubią takim, jakim jesteś, jeżeli nie udajesz nikogo innego, to albo cię będą akceptować, albo cię nie będą akceptować, bo to też nie jest tak, że jestem jakoś tam popularny i wszyscy mnie kochają, tak? To im więcej masz tych fanów swoich, tych widzów, tym więcej masz też hejterów, tych ludzi, którzy gdzieś tam czekają na moje potknięcie, żeby mi nie wyszło, ale gdzieś to staram się wszystko wypośrodkować i po prostu trzeba być sobą, tak? Trzeba robić to, co... To, co się uważa za słuszne i myślę, że to jakby sprawiło, że jestem teraz tu, gdzie jestem, ponieważ nie robiłem żadnego researchu przed YouTube'em. Ja w ogóle 3 lata temu nie oglądałem YouTube'a w ogóle. Nie wiedziałem, jakimi prawami się rządzi YouTube, kto jest popularny, kto jest YouTuberem, super. I robiłem po prostu swoje, a ludzie uznali, że to jest jakieś świeże podejście, jakieś świeże podejście do motoryzacji, świeże podejście do YouTube'a i myślę, że tym się właśnie obroniłem, tą autentycznością swoją, która no nie wszystkim może odpowiadać, tak? Ja też sam nie jestem dumny z wielu rzeczy, które zrobiłem w przeciągu tych 3 lat na swoim kanale, ale taki po prostu wtedy byłem, taki po prostu jestem teraz i widać, że niektórzy lubią mnie za to po prostu, jaki jestem, chociaż nie jestem często idealny. Sebastian, ja może jeszcze zadam jedno pytanie, bo przed wejściem na scenę powiedziałeś, że YouTuberem nie jesteś. Jak to można zrozumieć? Że nie jestem YouTuberem. Właśnie dlatego, że nigdy... Właśnie nie wiedziałem, jak działa ten YouTube, tak? Że później się okazało, tak jak już wsiąkłem w ten cały świat YouTuberski, to się okazało, że YouTuberzy to są gwiazdy, że to
prawda, jakieś gale, jakieś rozdania, nagry, no to jest w ogóle abstrakcja jakaś dla mnie, dlatego ja się nie uważam, no może teraz już rzeczywiście, po tych 3 latach, gdzie na tym YouTubie już jestem jakiś czas, mogę powiedzieć, że jestem YouTuberem, bo też zacząłem nagrywać vlogi, tak? Tak jak ty też masz 2 kanały, to też mam drugi swój luźniejszy kanał, Sebastian Kickster, gdzie tam właśnie sobie tam z ręki nagrywam różne rzeczy. Więc już mogę gdzieś tam powiedzieć, że jestem YouTuberem, ale nie uważam się za takiego. Tak, jestem po prostu sobą. Jeżeli ktoś mnie nazywa YouTuberem, no to okej. Jeżeli ktoś mnie nazywa dziennikarzem motoryzacyjnym, to też okej, ale nie jestem przecież dziennikarzem motoryzacyjnym, więc tak to wygląda. Dlatego się nie utożsamiam z tym słowem. Panowie, taka ciekawostka. Można was znaleźć w hali D. Jesteście tak naprawdę, mówiąc wprost, w jednym boksie przedzielonym ścianką. Jesteście największymi motoryzacyjnymi autorytetami w Polsce. Myślę, że spokojnie mogę tak powiedzieć, bo robicie masę różnych porównań, testów, macie oglądalność. Jak to się stało, że się wcześniej nie poznaliście? Ja pamiętam taki komentarz na YouTubie, zaraz będziesz się śmiał. Wszyscy go pamiętają. Ja napisałem komentarz na swoim kanale, że witamy w największym polskim motoryzacyjnym kanale na YouTubie. Sebastian napisał już niedługo, jakoś tak, a ja napisałem motoryzacyjnym. Bo faktycznie w pierwszych filmach Sebastiana było bardzo dużo rozrywki. Przeważającym elementem była rozrywka, show i jakby to wszystko z tego wynikało. Natomiast my stawialiśmy bardzo mocno na tą warstwę merytoryczną, więc myślę, że to był jakiś taki punkt, przy którym przez chwilę wszyscy myśleli, okej, jest tam ten drugi. Swoje nagrywa. Mieliśmy taką krótką potyczkę bez krwi w komentarzach pod YouTube'em, ale gdzieś tam w pewien raz widzieliśmy się na targach w Poznaniu, ale nie mieliśmy akurat wtedy czasu, żeby się spotkać, bo każdy był zajęty, a to była dosyć krótka impreza. Także ja się cieszę, że w sumie tutaj się spotkaliśmy w taki sposób, że trudno było mi nie podać sobie rękę, bo w czwartek, jak przyjechaliśmy, żeby ustawiać samochody na stoisku, no to wtedy to było to pierwsze nasze spotkanie. Za ścianą się wychylam, patrzę Zachar. Widział mnie. Już nie uciekniesz. Już trzeba cię przywitać. No, ale widzisz, to jest właśnie to, że na początku rzeczywiście ja nawet nie wiedziałem, że ten kanał pójdzie, w jakim kierunku. I ja też oglądając swoje jakieś tam stare filmy, też nie jestem właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, ze wszystkiego dumny. Ale myślę, że teraz już tam po tych 3 latach, myślę, że te 2 kanały gdzieś jakoś się uzupełniają w jakiś sposób, bo u mnie jest bardziej na śmiesznie, tak? Gdzie tam wchodzę do bagażnika, do samochodu i patrzę, czy rzeczywiście się tam zmieszczę. Zachar robi test 2-metrowca, tak? Mierzy tam na palce, ile tam jest miejsca nad głową i myślę, że widzowie nasi gdzieś tam też na pewno się krosują, tak? To nie jest tak, że albo oglądam Zachara, a Kickster to jest głupi, albo w drugą stronę Zachar to jest nudny, ja go nie będę oglądał. Myślę, że te 2 kanały gdzieś tam się uzupełniają, bo jak Kickster czegoś nie dopowie, to obejrzę u Zachara. Jak u Zachara obejrzę wszystkie dane techniczne, taką warstwę merytoryczną, to później jeszcze z tego samego samochodu się u Kickstera pośmieje. Więc myślę, że obydwa nasze kanały są potrzebne na YouTubie, tak mi się wydaje. Ja myślę,